poradnie, jeżeli mi tylko pytanie. Panie Agatowy, to może, panie Agatowy, może pani powtórzy, bo... Czy było mnóstwo pytań. Tak, wiem, może tak. To może panie Agatowy, nie, proszę panie Agacie, bo będzie głos. Panie Agato, zgłosić może adwocem będzie powtórzył dzisiaj. Jest już? Nie. O, jest, dobrze. Proszę bardzo, nominacja. Tak, panie prezydencie, ponieważ no, ja mówię, ja do pani prezydent miałam tylko jedno pytanie. Od kiedy może się legitymować wyższym wykształceniem i to właściwie mi wystarczy. Ja nie podważam umiejętności pani prezydent, tylko mówimy o warunku formalnym, który wynika z ustaw, które przytoczyłam. Więc moje pytanie do pana prezydenta. Jak wygląda w Urzędzie Miasta procedura weryfikacji osób, które powołuje się do rad nadzorczych spółek komunalnych? Jakie dokumenty takie osoby muszą przedstawić? Czy to są tylko oświadczenia o spełnieniu kwalifikacji, czy także oryginały bądź kserokopie dokumentów? I czy, znaczy właściwie tyle, bo jakby takie domniemanie, że w innych radach nadzorczych mogą być podobne problemy, no to trochę wynikają, właściwie są warunkowane odpowiedzią, jakiej pan mi udzieli w tym momencie. Dziękuję. Może od końca. W dniu nominacji do Rady Nadzorczej jesteśmy przekonani wszyscy, że kandydat spełnia warunki związane z kryteriami wymagającymi uczestnictwa w zasiadaniu w Radzie Nadzorczej. Natomiast o tych wszystkich kryteriach, o których pani wspomniała, oczywiście zaraz oddaję głos pan pełnomocnik Paweł Gongorowski, który zajmuje się od strony prawnej i nadzorem, i także kontrolą. Dziękuję. Panie prezydencie, poczekaj chwileczkę, bo tu jeszcze mam adwocem. Wiem, ale patrzę, adwocem mam pewnie do pana, dlatego tak mówię, żeby już wykorzystać, rozumiem, że te zawiłości przejdziemy dalej. Pan Maciej Stępiński, proszę bardzo. I proszę państwa, jeszcze może jeden taki komentarz, bo tutaj zaczęło być na temat pracy prawników. Nie wiem, czy w pewnych emocjach, czy tym wszystkim, co się w ostatnich dniach dzieje, czy pani prezydent może miała na myśli, że mamy różne nieraz opinie prawne. I to nie jest tak, że jedna strona i ta opinia jest dla wszystkich. Także w przypadku sprawy Rady Nadzorczej w wodociągach, przypominam, konsultowaliśmy to już w tych dniach i wiemy, jakie w tej chwili też jest stanowisko. Jest stanowisko, które także to, co pani przed chwilą radna czytała, że jedynym kryterium wymagającym jest jeden z tych czynników, które są zapisane. To są informacje prawne. Ja nie jestem prawnikiem, ale kieruję się tym, co usłyszałem od prawników. Jasne. Panie prezydencie, wiadomo się mówi, że gdzie dwóch prawników, tam trzy opinie. Ja sobie zdaję sprawę, że w sprawach różnych czasem tak jest. Natomiast no, w sprawach tutaj ewidentnych nie powinno być tych różnic. Pan Maciej Stępiński, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Ja bym prosił o kopię tej opinii prawnej dotyczącej tego, że wyższe wykształcenie nie jest warunkiem koniecznym do zasiadania w Radzie Nadzorczej, bo to jest sytuacja skandaliczna, jeśli taka opinia prawna faktycznie została wydana, ponieważ przepisy wskazują wprost, że jest to warunek konieczny. Natomiast panie prezydencie, to była prośba, a teraz jeszcze pytanie. Czyli rozumiem, że na moment powoływania pani wiceprezydent Danuty Papaj do Rady Nadzorczej Wodociągów, posiadał pan wiedzę, że pani wiceprezydent Danuta Papaj posiadała wykształcenie wyższe i w związku z tym proszę powiedzieć, czy został pan wprowadzony przez panią wiceprezydent Papaj w błąd w tej sprawie? Bo jeśli tak, to jest to w mojej ocenie poświadczenie nieprawdy. Bardzo dziękuję. Panie radny, pan zadaje pytania, które są ukierunkowane w kierunku. Ja jeszcze od razu odpowiadam, że na moment w tym, kiedy składane były te deklaracje, uczestnictwa czy zajmowania miejsca w Radzie Nadzorczej, według tych kryteriów pani spełniała je. Natomiast pana interpretacja, czy to jest w tej chwili tak, że należy to pytanie zgłosić do wodociągów, ponieważ miasto jako większościowe ma możliwość, że członek Rady Nadzorczej z perspektywy miasta staje się także przewodniczącym Rady Nadzorczej. Tak jest zawsze przyjęte. Państwo są dłużej w Radzie Miasta i wiedzą, że taki element był zawsze brany pod uwagę. Pan Marcin Stępiński, adwocem. Bardzo dziękuję. Panie prezydencie, no i z całym szacunkiem, ale jest pan w błędzie. To pan powołując członka do Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zweryfikowania wszelkich formalności. Jeśli prawnicy wprowadzili, ja nie mówię, że to jest pana wina, pan nie musi tego wiedzieć, ma pan od tego szereg prawników. Jeśli wprowadzili pana w błąd, to nie powinni pracować już w urzędzie w mojej ocenie, bo to jest absolutna podstawa. To jest absolutna podstawa. Natomiast jeśli pani prezydent Papaj wprowadziła w pana w błąd i poświadczyła nieprawdę, to proszę złożyć wniosek do prokuratury w tej sprawie. Bardzo dziękuję. Panie prezydencie, sekundeczkę, zanim pan odpowiesz, chciałem uzupełnić wypowiedź, bo pytanie, czy ktoś zmieniał procedurę w ostatnich miesiącach, w ostatnim roku od momentu objęcia przez pana funkcję
funkcji prezydenta miasta Kielce w tym zakresie. Dlaczego? Dlatego, że ja pamiętam, jak byłem powoływany do spółki Korona S.A. na członka Rady Nadzorczej, pan prezydent ze mną przeprowadził rozmowę, zweryfikował dokumenty, sam częściowo zapytał mnie, później poprosił o przesłanie wszystkich uwierzytelnionych kopii i na tej podstawie zostałem dopiero zgłoszony do spółki. Dlatego się dziwię, że ktoś nie żądał od pani Papaj, albo wręcz zmienił procedurę bądź postępowanie w tym zakresie. Dlatego, że ja dosłownie, wszystko. I dyplom uczelni, i akurat tam były jeszcze potrzebne nie tylko, bo przepisy troszeczkę inaczej wtedy obowiązywały, więc również musiałem mieć ukończony egzamin państwowy z możliwości bycia członkiem rad nadzorczych. Spółkach Skarbu Państwa, wtedy tym się musiałem legitymować, bo nie jestem radcą prawnym, nie jestem adwokatem, więc nie miałem innych wyłączeń, musiałem z tego tytułu. Ale ktoś to weryfikował ode mnie, zanim tą decyzję podjął. Dlatego pytam, co się zmieniło, bo może warto było korzystać po prostu z wcześniej utartych standardów. Procedury według mnie nie zmieniły się, ale jeszcze raz proponuję, aby...